Wczoraj tutaj w kaplicy byłem, bo się musiałem usunąć z miejsca, w którym przebywał mój brat, bo musiałbym z nim rozmawiać, tak jak w dzieciństwie rozmawialiśmy, żeśmy się po prostu mucili, no i z tego tytułu, że tam zawsze on się słabszy urodził, bośmy jedno tam jajowi, tak, jedno jajowi. Miałem szczęście tych gramów mieć więcej, więc jak ja go przyłożyłem, to zawsze to więcej ważyło. No tam niewiele, ale musiał, więc tu przyszedłem do kaplicy modlić się różaniec, tylko słyszałem, jak tu czcigodny pan do brata mówi, ty mówisz do mojego brata, ty mówisz jak nie katolik. To nie jest katolikiem, no to wychował dzieci na bezbożników, no. Żyjąc do przodu, na bezbożników i nie Polaków w zasadzie. Wszystko, a historię skończył, więc powinien był Polskę kochać. Ale wszystko po prostu, jak liberalizm, modernizm w głowie jest, to jak posłuchasz mojego brata, to mówi 10 minut i nie wiesz, co mówi. Jak po prostu poroniony. Dobrze, że uprawia zawód jakiś taki w tej chwili no konkretny, bo przynajmniej tam szafki czy coś postawi, to się to trzyma. Natomiast jak słuchasz go, jak gada, to masz wrażenie, że pacjent, który uciekł z jakichś tworek czy skądś. Nie wiem, jak żona wytrzymuje dzieci. Nie wiem, się śmieją z niego czy coś. Bo tak mota, że nie jesteś w stanie dojść w skład. Ten. Najprostsze rzeczy. Po prostu zaburzony rozum ideologiami, herezjami. Nie ma prostej mowy. Rzeczy proste wyglądają tak, że jakby tak jeździł samochodem, jak mówi, to byś musiał uciekać z drogi, bo nie wiedziałbyś, co cię spotka. Po prostu obłęd w gadaniu. Więc przyszedłem tu się modlić, a pan szczęśliwie mówił, ty nie mówisz jak katolik. To wiecie, co mądrego wymyślił? Znaczy już wcześniej wymyślił. Będzie mamę odwiedzał. Raz w roku mamę przyjechał, z Anglii przyjechał. Taki rozum, żeby wiedzieć to. Żona jest w Ostrowie Wielkopolskim, to on będzie teraz u żony tam, bo żona jest u swojej matki, on będzie codziennie przyjeżdżał Ostrów Wielkopolski, Poznań. Mamo, będę cię odwiedzał. Nie pomyśli, że mógłby 3 dni tu mieszkać i 3 dni tam, no ale wtedy by musiał w program się tu wpisać, msza święta. Nie, on pomyśli, mamo, będę cię odwiedzał. Bo nie katolik. Jakby był katolik, miał myślenie proste. Trudno być katolikiem, ale możliwe za łaską Bożą. No, a też myśl, jaka matka katoliczka, że nie powie, dziecko, po co będziesz jeździć? Zostań na 3 dni, na 2. Też nie pomyśli. No, bo trudno być katolikiem. Zdrowy rozum tak by pomyślał. Raz na rok przyjeżdża. I matka ma 88 lat. I za każdym razem może być ostatni raz. Nie pomyśli. Albo myśli, ale mu to wszystko jest po prostu.